want to hold me, take a picture. Come on. Here we go. Very good. Thank you, sir. Thank you for coming to this. I'm sorry. Góra Nowiorska, proszę Państwa, to takie miejsce, które bez względu na to, czy są spadki, czy skoki w górę konkretnego dnia, zawsze będzie ekonomicznym centrum świata. Warto, żeby Polska, nie tylko ręka polskiego prezydenta, ale polska obecność, polska współpraca giełdy warszawskiej, nowojorskiej, współpraca ekonomiczna, biznes amerykański w Polsce, aby to wszystko tutaj także było zaznaczane w momencie, niełatwym momentu, jaki przeżywają wszystkie giełdy świata zachodniego, w tym także i nowojorska. Prawdziwy przyjaciół się poznaje w sytuacjach trudnych i chciałem zapewnić, że polska przyjaźń w tym momencie trudnym dla całych Stanów Zjednoczonych, jakim był atak terrorystyczny, wyraziła się zarówno tym, że myśleliśmy bardzo serdecznie, pełni niepokoju o tym wszystkim, o całym dramacie, obserwując go z bardzo daleka, ale również tym, że myśleliśmy z wdzięcznością i z ogromną dumą o tym, że w kręgu i strażaków nowojorskich, amerykańskich i policjantów, także i w kręgu ofiar są nasi rodacy albo osoby pochodzenia polskiego. Dzięki nim żyję. To jest on jeden. Ja jestem z tyłu i tak to nie stało, nie rozmawiałam z panem prezydentem. Ale było źle i zaakceptowałam śmierć. Jest dla mnie źródłem satysfakcji, że mogę w imieniu mojego kraju wystąpić na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Że mogę wystąpić zwracając się do przedstawicieli wszystkich państw świata, przedstawicieli całej społeczności międzynarodowej. Udział w sesji jest również szansą na rozmowę, na zapoznanie się z problemami narodów, i to z różnych regionów świata, na poznanie ich osiągnięć i aspiracji, ale także ich trosk i obaw, i to na całym świecie. Jest szansą na refleksję nad tym, jak radzić sobie z wyzwaniami, w obliczu których wszyscy jako ludzkość stoimy. Przemawiam w imieniu kraju, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat stał się symbolem dobrej zmiany. Zmiany, która wymagała odwagi i wiele trudu. W chwili załamania się systemu komunistycznego Polska była krajem zrujnowanym, krajem państwowej gospodarki, zubożałego społeczeństwa, krajem niepewnych swoich granic i miejsca w Europie. Dzięki głębokim przemianom gospodarczym i politycznym Polska stała się krajem stabilnej demokracji i dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Polska gospodarka jako jedyna w Unii Europejskiej utrzymała dodatnią stopę wzrostu w okresie kryzysu finansowego od 2008 roku. Było to możliwe dzięki pracy i przedsiębiorczości Polaków, dzięki odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji przez kolejne polskie rządy. W swojej polityce zagranicznej Polska buduje dobrosąsiedzkie stosunki z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, umacnia bezpieczeństwo i jedność Europy. Znakiem szczególnym polskiej polityki zagranicznej pozostaje solidarność z narodami, które dążą do życia w wolności, w warunkach demokracji i poszanowania praw człowieka. To jest zobowiązanie wywiedzione z naszego narodowego doświadczenia, doświadczenia pokojowej walki Związku Zawodowego Solidarność, który utorował drogę do demokratycznych i gospodarczych przemian w krajach byłego bloku komunistycznego. Unia Europejska wnosi dzisiaj nową jakość do życia międzynarodowego w skali globalnej. Przemawiam dzisiaj w imieniu kraju, który sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Unia, a wcześniej wspólnota, stała się w ostatnich dziesięcioleciach laboratorium wielkich, pozytywnych przeobrażeń w życiu międzynarodowym. Zapoczątkowanie 60 lat temu od utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali procesu integracji europejskiej było swoistym kopernikańskim przewrotem w życiu międzynarodowym. Wznowiono wtedy mechanizm skutecznie eliminujący i wprowadzono skutecznie eliminujący wojnę pomiędzy państwami, które do niedawna wydawały się trwale poróżnione. Odwieczni wrogowie stali się niezastąpionymi przyjaciółmi i dobrymi sąsiadami. Liczba państw, które wybrały współpracę zamiast konfliktu, stale rosła i rośnie nadal. Dało to Europie bezprecedensowo długi okres pokoju, umożliwiło rozwój gospodarczy i społeczny nie tylko w sferze rynku, lecz także praw człowieka oraz wyrównywania poziomu rozwoju. Unia Europejska zapewnia swoim członkom bezpieczeństwo, zwiększa szanse ich rozwoju, udziela pomocy słabiej rozwiniętym regionom i grupom społecznym. Jest tak dlatego, że w swojej działalności posługuje się zasadą solidarności, a jest to solidarność, która nie zamyka się w granicach państwa. Unia Europejska wnosi nową jakość do życia międzynarodowego w skali globalnej. Korzystnie stabilizuje swoje otoczenie oraz stanowi inspirację i wzór do naśladowania w różnych regionach świata. Polska, sprawując prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, nie będzie szczędzić wysiłków, aby Europa pozostała zaangażowana w sprawy globalne, aby na Europę można było liczyć tak, jak do tej pory. Solidarność Europy ze światem, jej otwartość pozostanie naszą cechą szczególną. Wyzwania, które stoją przed społecznością międzynarodową, są niemałe. Ostatnia dekada w życiu międzynarodowym była trudna. Jej początek wyznacza tragiczny w skutkach zamach terrorystyczny tu w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. Nad światem zawisło wtedy widmo globalnego terroryzmu, który pewnego dnia może posłużyć się bronią masowego rażenia. Na szczęście nasze najgorsze obawy się nie potwierdziły. Zagrożenie terrorystyczne udało się przecież poważnie ograniczyć. Jednocześnie jednak klimat wojny z terroryzmem nie służył zaufaniu i stabilności międzynarodowej. Nie służył rozwiązywaniu innych ważnych problemów. My w Polsce łączymy optymizm z realizmem i dlatego podoba się nam charakterystyka Organizacji Narodów Zjednoczonych, która mówi, że nasza organizacja nie jest od tego, aby zapewnić ludzkości niebo, ale aby uchronić ją od piekła. Przed organizacją stoi wiele zadań, których urzeczywistnienie ma chronić społeczność międzynarodową przed kryzysami i regresem w życiu międzynarodowym. ONZ ma bronić już osiągnięty poziom cywilizowania relacji między narodami. Poziom, którego głównym miernikiem jest odchodzenie od przemocy w kierunku samostanowienia narodów, demokracji i materialnego dobrobytu. Główne zadania organizacji widzę w obrębie jej nowej aksjologii przyjętej w dokumencie końcowym szczytu w 2005 roku, która została ujęta w triadzie rozwój, bezpieczeństwo, prawa człowieka. Polski Okrągły Stół z 1989 roku otworzył drogę do przemian w naszej części Europy. Jestem przekonany o jego przydatności w procesie arabskiej wiosny, a w szczególności w trudnej sytuacji, jaka wytworzyła się w Syrii, kraju wielkiej islamskiej kultury i tradycji. Jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem z tymi społeczeństwami,
które tego zechce. Mediacja jest niezastąpioną drogą do trwałego i sprawiedliwego pokoju. Dotyczy to także rozwiązywania nadzwyczaj trudnych problemów w stosunkach między Izraelem a jego sąsiadami, zwłaszcza z autonomią palestyńską. Zachęcam Organizację Narodów Zjednoczonych i sekretarza generalnego do aktywnego korzystania z tej formy budowania zaufania i pokoju między narodami, między kulturami, różnymi grupami społecznymi, które z uzasadnionych nierzadko powodów znajdują się w sytuacji antagonizmu bądź nawet wojny. Aktywność naszej organizacji na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i poszanowania praw człowieka musi przenikać duch solidarności. Sivi spacem para solidaritatem, mówił w tym miejscu 10 lat temu były więzień obozu Auschwitz, a w 2001 roku polski minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski. Duch solidarności był źródłem polskiego sukcesu od 1989 roku. Jest nadal źródłem siły i wartości całej Unii Europejskiej. Jest on nie mniej potrzebny w skali globalnej, w czasach otwartości i współzależności państw, gospodarek i społeczeństw. Wymaga tego świadomość jedności rodzaju ludzkiego, świadomość głębokiej wspólnoty interesu społeczności międzynarodowej, bez respektowania których nie zdoła ona skutecznie podjąć stojących przed nią wyzwań. Mogłem wskazać tylko na niektóre z nich. Na koniec nie mogę w tym miejscu oprzeć się chęci przywołania ważnej myśli mojego wielkiego rodaka, Jana Pawła II. Występując w tej samej sali w październiku 1995 roku powiedział: odpowiedzią na lęk, który kładzie się cieniem na ludzkiej egzystencji u końca XX wieku, jest wspólny trud budowania cywilizacji miłości, wzniesionej na fundamencie uniwersalnych wartości, pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Duszą zaś cywilizacji miłości jest kultura wolności, wolności jednostek i narodów, przeżywane w duchu ofiarnej solidarności i odpowiedzialności. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.